Ostatnio zelektryzowała nas wiadomość, że pogodynkiem w Polsacie został już Jarosław Kret. Jak ty przyjęłaś tą wiadomość? Bardzo dobrze. Jarka znam z Tańca z Gwiazdami. Owszem, nie zdobył kryształowej kuli, ale będzie przepowiadał słońce. Ja mam nadzieję, że nasza współpraca będzie bardzo miła. Mam bardzo fajnych kolegów w redakcji i ufam, że on też będzie fajny. Czy dla ciebie to było zaskoczenie, że Jarek właśnie dołączy do waszego zespołu? No dowiedziałam się tak samo, jak dowiaduję się o innych informacjach z prasy, więc czy zaskoczeniem? No nie, no bo w telewizji nie jest wiele, a prezenterów jakby też jest niewielu. Wszyscy się znamy. Ja lubię Jarka, więc mam nadzieję, że i on mnie lubi, że ta współpraca w redakcji będzie bardzo sympatyczna. Nie poczułaś żadnej takiej konkurencji, zazdrości? Nie, no myślę, że każdy powinien pracować nad sobą i jakby skupiać się na sobie, jeśli chodzi o zawodowe sprawy, a nie dopatrywać się konkurencji i oceniać się, porównywać się do innych. Myślę, że wtedy zachowamy spokój ducha i będziemy sobie spokojnie pracować w miłej atmosferze.